Witam serdecznie, nazywam się Paweł Biedrzycki i od 9 lat zajmuję się inwestowaniem na giełdzie, a od 5 prowadzę serwis dla inwestorów giełdowych strefainwestorów.pl. W tym krótkim wideo pokażę Ci, dlaczego prawidłowa ocena trendu to kluczowa umiejętność niezbędna do osiągnięcia zysków giełdowych. Na pewno znasz lub przynajmniej słyszałeś o zasadzie włoskiego ekonomisty Pareto 20-80. Mówi ona o tym, że 20% przyczyn odpowiada za 80% rezultatów. Krótko mówiąc, badania oraz samo życie potwierdzają, że 20% naszych ubrań nosimy przez 80% czasu. 20% klientów firm przynosi 80% ich przychodów. 20% kierowców powoduje aż 80% wypadków. Na 20% powierzchni dywanu przypada 80% jego zużycia. Zaraz Ci wytłumaczę, dlaczego zasada Pareto ma wielkie przełożenie również dla naszych inwestycji na giełdzie. Zaprezentuję Ci to na przykładzie trendów indeksu WIG w latach 2002-2011. W omawianym okresie indeks najszerszy GPW pozostawał dwukrotnie w trendzie wzrostowym i raz w trendzie spadkowym. Pierwszy trend wzrostowy miał miejsce pomiędzy rokiem 2002-2007. Potem doszło do zmiany na spadkowy, który utrzymywał się aż do roku 2009. Drugi trend wzrostowy zapoczątkowany w 2009 roku utrzymywał się aż do roku 2011. Jeżeli dokładnie przyjrzymy się tym trendom, to zobaczymy, że pierwsza hossa z lat 2002-2007 trwała w sumie 1245 sesji. Bessa, jaka potem nastąpiła pomiędzy 2007-2009 rokiem, trwała odpowiednio 404 sesje. Kolejna hossa pomiędzy 2009 a 2011 rokiem trwała 542 sesje. I teraz wróćmy do zasady Pareto, która mówi o tym, że 20% przyczyn odpowiada za 80% rezultatów. Okazuje się bowiem, że w przypadku giełdy ta zasada ma zastosowanie, ale również nieco inne proporcje. Jeżeli posortujemy wszystkie sesje z lat 2002-2007 pod względem wartości wzrostów, wyrażonej w punktach, od najbardziej wzrostowych do najbardziej spadkowych, to okaże się, że 5% najbardziej wzrostowych sesji odpowiadało za 108% wzrostu. Idźmy dalej. 5% najbardziej spadkowych sesji z Bessy lat 2007-2009 odpowiadała za 83% całych spadków z tamtego okresu. Kolejna hossa potwierdziła tylko ten schemat. 5% najbardziej wzrostowych sesji z lat 2009-2011 odpowiadało za 105% całego ruchu wzrostowego. Ten oto sposób sformułowana została giełdowa zasada Pareto 5-100. Mówi ona, że za 100% ruchu hossy lub bessy odpowiada 5% najbardziej wzrostowych lub spadkowych sesji. Rzeczywiste dane pokazują, że cały trend rozgrywa się tylko w tych 5% czasu. Reszta to niekończący się trend boczny, na którym nic nie można zarobić. Dlatego właśnie tak istotną rzeczą jest umiejętne rozpoznawanie trendów na rynku. Kiedy go już rozpoznamy, to musimy się jego trzymać, bo wystarczy, że przegapimy te 5% kluczowych sesji i niestety nic nie zarobimy. Jeżeli zainteresowało Ciebie to nagranie i chciałbyś dostać więcej informacji na ten temat, zapraszam do pobrania darmowego e-booka mojego autorstwa pod tytułem Jak analizować wykresy giełdowe. Dowiesz się z niego, jak w łatwy sposób, wykorzystując proste narzędzia, ocenić trend na rynku giełdowym. Ponadto z e-booka dowiesz się m.in. jak skutecznie inwestować z użyciem analizy technicznej, czy trzeba przewidywać przyszłość, żeby zarabiać na giełdzie, no i jaki sposób inwestowania przynosi największe zyski. Wejdź teraz pod adres strefainwestorów.pl/ebook lub kliknij w link pod wideo, aby pobrać e-book zupełnie za darmo.